I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her, and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Witam was, moi mili, w kolejnym odcinku z serii Eldara Plays Max Payne 3. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku wysadziliśmy budynek za pomocą C4 przyczepionego do kolumn i tam była na końcu masakra. Ale Passos się pojawił w ostatniej chwili i nas, oczywiście helikopterem jak zwykle, on wywiózł stamtąd. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. You say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the UFE. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. No, what? A proper gentleman. Mm, sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Oh. Officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my closure. Masakra. Policji będziemy. Diga Becker. Kevin Parel. Diga to jest ten. Chciałbym pomówić z tym Beckerem. Z hiszpańskiego. Co kojarzę? Co mogę kojarzyć, to wam powiem. Ojga to słuchać, w sensie słucham. Ktoś już nie dał rady. Przynajmniej mnie rozkuli. Ała. Ups.
What are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Jak zwykle pobijany. What? What are you doing here? ¿Qué vos está fazendo aquí? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Hit me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? No i proszę. Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Jeszcze jeden. Jest. Powiem wam tak. Myślałem, że nagrywam i nie nagrałem. Wszedłem prawie cały odcinek, znaczy nie wiem tak naprawdę ile. Good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Ale masakra, powiem wam, że kur... Daleko przeszedłem i się dopiero skapnąłem, że w ogóle nie nagrywam, a skapnąłem się po płynności gry dopiero później. Także powiem wam, że kurde... Że wziąłem, kurde, ten, złote bronie. Dałem poziom od początku, także nie wiem. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? No ale. If I came through that door, I'd be leaving a shield that would never leave them at all. Powiem wam, że po tym, co przeszedłem tutaj kawałek, znaczy tak do połowy chyba przyszedłem, to naprawdę chyba ten odcinek jest, w sensie te lokacje są najlepsze. Najlepsze takie do tej walki, do strzelaniny, którą ja lubię właśnie, takie nieduże te przestrzenie. O, tu jest złota broń. Tak. Widzicie, trzecia z trzech. Także wszystkie broń niestety zebrałem. Także tam była ostatnia, tutaj była jedna. To wam, jeżeli to w czymś pomoże. To był kumpel z tego. Z baru, ten szuja taki. Jak go Max nazywał. Wiecie co? Weźmiemy shotguna. Złotego dodajmy. O, ale się kamera zepsuła w tym. A nie, jest nasz kolega szuja. Nie, no tam jest kolega szuja. To na bank, tylko weźmy painkillera. Bo się przyda. A nie, jest nasz pan szuja. Tylko gdzie on jest? Tu jest. Look who it is, Mr. Strip Club Scumbag. You. Yeah, me. High and mighty. You ain't gonna help me. You get what you deserve, pal. Unbelievable. Yeah, unbelievable. They were legal. Dobra. Gówno mnie obchodzisz, spadamy. Tylko jak będę mógł, to zamienimy broń, ponieważ ta już... O, właśnie. That pervert could enjoy his time. O, i tutaj jest fajna scena. No, dobre miejsce na zadymkę. Fight, fight, fight!
To nie był dobry pomysł. Pięknie. Strzelba. Tu coś jest? Chyba nie. Tutaj była chyba złota broń, albo tu. But the only friend I had left in that town. O, chyba nie trafił. Had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Trzeba po prostu przeczekać tutaj. No i mam tylko jeden strzał, więc jak nie trafię, będzie słabo. Boom! Tylko wolałbym może inną broń. Bo jak widzicie, tam wbiegają. Masz śrutem. Powiem wam, że ten ogień taki zaporowy na ślepo bardzo się przydaje. Znaczy to nie jest oczywiście ten ogień, tylko ten taki, o ten taki. Naprawdę ekstra jest. Tu nic nie ma niestety, żadnej broni złotej. Za to tu jest granatnik i amunicja doń. Dobra. Tu chyba nic nie ma. Tutaj była złota broń tam, za tym. No niestety, to jest taki, do połowy odcinek będzie, kurczę. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Szkoda, że granatów nie mam. Jeszcze jeden, chyba, że nie jest. Tutaj też jest gdzieś w tym, w damskim, jest złota broń. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Także tu polecam wejść. Tu painkiller, świetnie, przyda się, weźmy go już, użyjmy. Weźmy tego z latarką, ponieważ tu jest więcej tych. No i tyle w sumie. Yeah.
Ciekawe, czy oślepienie to działa tak, jak Batów idzie. tutaj była złota broń. Tu, o tu. W sumie trzy bronie można tutaj zdobyć, także nie zdobyłem wszystkich. Tu chyba nic nie ma. Broń dostał, powinno mu wybuchnąć. They come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Czy tutaj coś było? Tu chyba nic nie było oprócz tego. Chociaż mogę się mylić teraz, bo to naprawdę tylko takie niektóre miejsca kojarzę. Tu? I figured I should check out the security monitors while I had the chance. Oh, ładnie się zabawiają. The prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up half-wit a commando uniform with special on the front. And let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. Dokładnie. There were a bunch not more so in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. No i niestety to jest tutaj. They were headed my way. Sposób na nich tylko. Tu trzeba zacząć atakować, ponieważ jeżeli. Jeżeli się tam schowamy, to przygwożą nas po prostu tam. Także tutaj trzeba na Hama wyjść. To naprawdę. Fuck. Heat was rising. That meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Jedziemy na piąte piętro. To co jest na piątym piętrze? No, to pojechałem. There was one thing I learned since being in Sao Paulo. It was that me and the local elevators were not a good. W tym miejscu zakończę ten odcinek, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Eldora Plays Max Payne 3. Na razie.